Nazywam się Stanisława Rostropowicz-Kubel. Urodziłam się w 1927 roku na Wołyniu. Ja jestem z mojego pokolenia jestem ostatnią żyjącą osobą, bo w styczniu 19 roku skończy 92 lata. W 1939 roku to już rodzina, że tak powiem, w międzyczasie urodzili się, łącznie było nas czworo, trzy siostry i brat. Brat najmłodszy z 30 roku urodzenia i dwie ode mnie, i potem ja trzy lata później i dwie starsze jeszcze siostry. W 1939 roku mieszkaliśmy w Radziwiłłowie koło Brodów. Osada i wydzierżawił ojciec gospodarstwo wojskowego osadnika. Tam 20 hektarów. Ale to już było gospodarstwo dobrze postawione i, że tak powiem, wszystko zapowiadało się. No, wyglądało na to, że rozpoczyna się już nieco lżejsze życie w lepszych warunkach. Ale 17 wrzesień i oczywiście wiadomo, rozpoczęła się okupacja, pierwsza okupacja sowiecka. Przyjechała do nas gromada biedniaków i zaczęło się. Ten chce konia, ten chce krowy, a temu potrzebne świnie, a temu zboże, a temu i tak dalej. No i tak się rozpoczął się okres wojenny. Pamiętam dokładnie pierwszy dzień w szkole po zajęciu naszego rejonu przez wojska radzieckie. To było koło 20 września. Pogoda była pogodna jak w tym roku. Taka bardzo ciepło, słonecznie, sucho. I to niesamowite wrażenie, jak podeszła do mnie nauczycielka, o której nie wiedziałam, że jest Ukrainką, bo pięknie mówiła po polsku, dobrze wykształcona. Bardzo lubiana zresztą i odezwała się do mnie po ukraińsku. Wezwała mnie do odpowiedzi, ja wstałam w ławce i ona po ukraińsku i zapowiedziała, że od tej chwili po polsku w ogóle nie można rozmawiać. No więc oczywiście mnie zamurowało, także ona nawet podeszła, tak pogłaskała, jak to do dziecka się podchodzi, bo jednak rozumiała, jaka sytuacja i jakie emocje. I tak się rozpoczęło. Może powiem, co pamiętam z okresu przed wybuchem wojny. No oczywiście nie zdawałam sobie sprawy z tego, ale pamiętam pewne szczegóły, które rzucają światło na stosunki, jakie panowały tam wtedy na Wołyniu. Pamiętam taką scenę, chyba był maj albo początek czerwca, duża przerwa w szkole, duża przerwa. Dzieci biegają na boisku, drugie śniadanie, a na schodach przed wejściem do budynku, naszego głównego budynku szkolnego, murowany budynek, stało trzech duchownych. Ksiądz katolicki, baciuszka prawosławny i rabin żydowski. I trzej panowie w przyjaznej rozmowie odpoczywali na tej dużej, dużej przerwie. Rozkłady lekcji były tak opracowywane, że godzina religii, bo religia była w szkole, religia była o jednej godzinie, klasa nasza rozchodziła się do trzech różnych, czyli Żydzi szli do jednej klasy, prawosławnie do drugiej,
I my, katolickie dzieci, zostawaliśmy w swojej klasie albo do jakiegoś innego pokoju przechodziliśmy. I tylko to był ta jedna godzina, to była, występowała segregacja młodzieży na Żydów, Polaków, Ukraińców. Wtedy nawet jeszcze nie było, nie mówiło się o Ukraińcach, a mówiło się o Rusinach. Kończyła się religia i wszyscy wracaliśmy do jednej klasy. Nie pamiętam, żeby w klasie była jakieś animozji, czy była niezgoda pomiędzy tymi trzema grupami młodzieży. To była jedna zgrana grupa młodzieży. Pierwsze pociągnięcia nowej władzy to było rozkuleczywanie Polaków, ale tylko Polaków, bo przecież wielu Ukraińców było zamożniejszych niż na przykład moja rodzina, ale to się liczyło, no Polak to kulak, trzeba rozkulaczyć, Ukraińców, prawosławnych, znaczy Rusinów, ta władza no, nie ruszała i tak to było, aż do zorganizowania bardzo szybko kolchozu, czyli do odebrania wszystkim ziemię i wiadomo, wprowadzenia była gospodarka kolchozowa. Zaczęły się czasy, że tak powiem, okrutne i ta na wsi, w lutym 40 roku te potworne deportacje wszystkich osadników i prominentnych ludzi z Radziwiłłowa, łącznie z Żydami. Bo społeczność żydowska wtedy od razu rozpadła się na dwie części. Czyli byli burżuje, traktowani tak jak i Polacy, czyli do aresztowania, deportacji i tak dalej. I ci, aktywna część społeczności żydowskiej, oczywiście we wszystkich komitetach, nowych władzach i tak dalej, to w prym wodzili Żydzi. No i tak to dotrwało do wojny sowiecko-niemieckiej, czyli do 1941 roku. 41 rok, czerwiec. My nie trafiliśmy na listę do deportacji, dlatego że ojciec był dzierżawcą, nie był właścicielem gospodarstwa. Ale już było wiadomo, że były przygotowywane listy do trzeciej wywózki i tam już na tej liście i my też byliśmy. Ale mój ojciec był zabrany jako zakładnik. Ale jeszcze wcześniej pamiętam taką, nie, to właśnie wtedy, jak przyjechali po ojca zabierać jako zakładnika. Wtedy przyjechali do nas późnym, to był listopad, światła oczywiście nie było. Nafty nie było, więc jakaś tam kopciulka tylko, czy karbidówka się paliła. I wieczorem łomot do drzwi. Ojciec podszedł, pyta kto, a odpowiedź była milicja. Otwierajcie. A było już wiadomo, już w listopadzie 1942 roku, że działania UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, tak się odbywały, zaczynały, że właśnie było okrążenie Domu Polskiego, dobijanie się, przedstawianie się, że milicja, no i później rozprawiali się z rodziną, mordując i tak dalej. I właśnie ojciec podszedł do drzwi, jak zapytał kto, to oni odpowiedzieli, że milicja.
I ojciec otworzył drzwi, nie było innego wyjścia. I ten komandir tej grupy, która przyszła, otworzył szeroko drzwi i krzyknął: chłopcy, zachodźcie, chłopcy, zachodźcie. A mama w tej chwili krzyknęła: dzieci, uciekajcie. I on to słyszał. I wtedy taki odruch ludzki z jego strony, bo podszedł do mamy. Siostra wtedy złapała brata za rękę i dom tak był przygotowany, że mieliśmy możliwość przejść do innego pokoju, przez okno wyskoczyć. I wtedy mieliśmy przekazane, że mieliśmy uciekać w kierunku toru kolejowego, bo tym torem od czasu do czasu przechodziła grupa żołnierzy węgierskich, pilnując toru, i oni oczywiście sprzyjali Polakom. Więc była szansa, że może jak się dzieci wyskoczą, uciekną, zbliża się do toru, może akurat nadejdą ci Węgry i można będzie w ten sposób uratować się. Ale ten komandir tej grupy Ukraińców, która weszli, upowców, którzy weszli, będę mówić upowcy, dlatego że to nie wszyscy Ukraińcy, no, nie można przerzucać na całość społeczności ukraińskiej. Powiedział, że pani, my naprawdę jesteśmy milicją. I wtedy ojca zabrali i powieźli w kierunku lasu. No więc to był listopad, ale już śnieg był. A ja pamiętam, siostra zapala brata za rękę i wyskoczyła przez okno z domu i zaczęli uciekać w kierunku tego toru kolejowego, a ja zostałam przy mamie. I pamiętam, jak dosłownie krew spływała, dosłownie się czuło od głowy do nóg, no bo i zabrali ojca i pojechali do lasu. No więc byliśmy przekonani, że to już jest, no, już koniec. Ale okazuje się, że rzeczywiście pojechali do lasu, bo tam jeszcze był leśniczy Polak i jego też umieścili na tej liście zakładników i zabrali do Radziwiłłowa. No i tak, no, ojciec szczęśliwie. To było się działo w listopadzie, a rozstrzygnięcie tej sprawy miało miejsce po Trzech Królach, już w nowym roku, 41. I było w ten sposób, że wyprowadzili tych zakładników z więzienia. Kazali odliczać od 1 tam do 20, ileś tam było. I numery parzyste wystąp. I tych puścili, a nieparzyste zostali, numery nieparzyste rozstrzelane. I ojciec szczęśliwie miał numer parzysty, więc był w tej grupie uratowanej. A ponieważ było wiadomo, że to by zbliża się dzień rozstrzygnięcia, mama poszła do miasta, a my zostaliśmy troje młodzieży, nastolatków, zostaliśmy w domu. I pamiętam ten czas oczekiwania, jak my wypatrywaliśmy w kierunku miasta, kto wraca. Czy mama sama, czy jednak z ojcem. No i zobaczyliśmy, że idą we dwoje. No i to było, no, ogromna ulga, że dało się to uratować. No ale potem to były takie właśnie, między innymi tak Ukraińcy, upowcy, banderowcy rozprawiali się z tą pozostałą jeszcze niedobitkami ludności polskiej. A potem to już było tak, że nie można było wytrzymać na wsi, bo już to zbliżał się lipiec 1943 roku i naprawdę już dłużej nie można było wytrzymać na wsi. I to, co decyzja, którą podjęli rodzice, że wyjeżdżamy z tego domu i przenosimy się do Radziwiłłowa, rodzice podjęli tą decyzję po dwóch faktach. Bo wtedy w domu już nie spaliśmy. W stodole ojciec zbudował, no, takie można powiedzieć, kryjówkę dla młodzieży.
pół stodoły zawalone było słomą i od strony pola małe drzwiczki były, ojciec zrobił i była taka jakby szalas przykryty tą słomą i my nocowaliśmy tam, a rodzice no, po całych nocach chodzili nasłuchując i obserwując, co się dzieje, a rzeczywiście to niedaleko od naszego domu był las i sosnowy i dębowy, to zawsze ten w nocy to ten las dosłownie huczał, krzyki, strzały, turkot wozów, a zimą w dzień cisza, spokój, tak jak gdyby nic się nie działo. Ale właśnie jedna taka bardzo niespokojna noc była, że ojciec i mama słyszeli, że w sąsiednim domu, jakieś może 300 metrów oddalonych od naszego domu, takim małym brzozowym laskiem, strzały i krzyki. I jak rano ojciec poszedł dowiedzieć się, bo cisza zapanowała, poszedł dowiedzieć się do sąsiadów, co się tam stało, to on był, ten mężczyzna był starsze małżeństwo z żoną, on był gajowym, Polacy, zamordowani obydwoje i wrzuceni do studni. I prawie tego samego dnia, czy tam następnego dnia, jak już rodzice się zbierali do wyjazdu, znowuż w nocy rodzice obserwując, co się dzieje wokół, zauważyli ogromną lunę w kierunku dwóch wsi. To była Drańcza Polska i Drańcza Ruska. Te dwie wsie żyły przyjaźnie, małżeństwa mieszane. No i właśnie pewnego dnia oddział UPowców, banderowców plus miejscowa ludność i Drańca Ruska napadła na Drańczę Polską, ileś tam osób zamordowanych, kto zdołał uciec, no to uciec. No i po tych dwóch faktach my wyjechaliśmy do Radziwiłłowa. I to już zaczął się ten następny etap, kiedy to już no, za czasów niemieckich i za czasów działania UPA Bandery. To był 42 rok i tak no, przyszedł 43 rok. I już od początku 43, tak systematycznie mordy systematycznie się narastały, coraz to okrutniejsze. Okropne metody były, takie perfidne metody działania. Ja nie wiem, że w takich, tak można, że tak powiem, w spokojnych ludziach wzbudzić najniższe uczucia podłości, okrucieństwa i tak dalej. I to się działo z ludnością ukraińską pod wpływem UPA. Ukraińska Armia Powstańcza, piękna nazwa. Ale niestety na dolach to wyzwolone zostały przeokropne okrucieństwo drzemiące w tych ludziach.